naszej szkole. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Dzień dobry. Jak został pan nauczycielem religii? Przede wszystkim poprzez studia teologiczne. Studiowałem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6-letnie studia. A tak jeszcze, żeby dodać, to jak to wielu studentów na studiach jeszcze nie podjąłem decyzji. Dopiero po studiach złożyłem CV w kurii metropolitalnej. No i dostałem telefon, czy przyjmuję pracę. Tak normalnie po prostu, zwyczajnie. Poprzez złożenie CV i propozycję pracy w szkole. Kim byłby pan, jak nie katechetą? Kim pan chciał zostać? O, to się zmieniało. To było różnie, ale takie główne, można powiedzieć, pragnienia w tamtym okresie, no to było pewnie bym został zawodowym żołnierzem. To były takie pierwsze moje plany. No myślę, że jeszcze może kucharzem. Czy pan pamięta jakieś sytuacje zabawne, które miały miejsce podczas zajęć z uczniami? O, zabawnych sytuacji to mógłbym przytoczyć dużo. Bardzo dużo zabawnych sytuacji z różnych szkół. No, chociażby z tej szkoły. Miałem taką sytuację, że dostałem w ostatniej chwili zastępstwo do drugiej klasy szkoły podstawowej. Przerażony tam szedłem i powiem szczerze, że tak szybko w głowie sobie pomyślałem, że no, jakoś poznam się z tymi uczniami, z tymi maluszkami. No i zadałem pytanie, no powiedzcie parę słów o sobie, kochane dzieci. No jeden uczeń, taki przejęty, mówi: proszę pana, a mój tato budował tą szkołę w Łajskach. I ja tak, o, to super. I tak dopytuję, a kiedy budował tą szkołę? A ten chłopczyk mówi: średniowieczu. No i takich właśnie, takich różnych sytuacji więcej było pewnie. Jak ocenia pan dzisiejszą młodzież? To trudne pytanie. Och, jak oceniam dzisiejszą młodzież? Generalnie podchodzę do tego, że na pewno pozytywnie. Podziwiam młodzież za energię, którą ma. Podziwiam młodzież za talenty, które widzę w wielu z was. Za właśnie te dary, talenty. Na pewno wiem, że młodzieży jest teraz trudno, bo są trudne czasy. No, zawsze były trudne czasy, ale gdzieś tam ta pandemia i te obecne czasy, widzę te zestresowanie, widzę natłok nauki i wiem, że trochę też współczuję, ale generalnie bardzo pozytywnie oceniam, staram się widzieć bardziej dobro, patrzeć na dobre strony. Wiem, że okres dojrzewania jest taki, jaki jest. Ja też dojrzewałem, też przechodziłem przez ten czas, więc patrzę na to właśnie bardziej pozytywnie, z taką wyrozumiałością. Jakie ma pan pasje? O, pasji też jest kilka. Też na pewno bym mógł wymienić wiele. Jedno z głównych to na pewno motoryzacja. Zawsze się interesowałem samochodami. Lubiłem jeździć samochodami, czytałem czasopisma. Od dziecka do dzisiaj tak naprawdę, jak to się mówi, mężczyźni są dużymi chłopcami. Lubię jeździć samochodami. Chociażby to, że jak sami już wiecie, no jakieś takie pasje muzyczne. Gram na gitarze, więc lubię muzykę, kocham muzykę. Lubię słuchać sobie muzyki, grać też. Lubię gotować. Właśnie to jest też związane z tym gotowaniem. Więc myślę, że gdzieś tam w wolnych chwilach lubię sobie coś upichcić. Na pewno też turystyka górska. Uwielbiam góry, chodzić po górach, więc też tak w wolnych chwilach to robię. Jakie cechy uznaje pan za wartościowe? Trudne pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. Jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, które ja sobie cenię, to jest taki, może być tak, zdrowe poczucie humoru, bym to nazwał. Taki dystans do siebie. Dystans do siebie, nie branie siebie na poważnie do końca. Dystans do ludzi, dystans do świata. Też cenię to u ludzi, właśnie jak widzę, że ktoś ma dystans, ktoś ma takie właśnie poczucie humoru, to dużo rozładowuje napięć i gdzieś tam pomaga w życiu bardzo, tak?
Na pewno uczciwość, na pewno prawdomówność, wytrwałość, cierpliwość też. Czy jest ktoś, kto stanowi dla Pana wzór do naśladowania? Nie chcę mówić tak górnolotnie jakoś, ale powiem tak, zacznę od tej sytuacji, co jest teraz. Bardzo na mnie duże wrażenie zrobiło przykład, oczywiście wiele przykładów tych takich, można powiedzieć, bezimiennych bohaterów, którzy teraz tam walczą na tym froncie i oddają swoje życie za kraj, za rodzinę. Chociażby ten jeden z ukraińskich aktorów, może już nie będę mówił nazwiska, no oddał swoją kamizelkę kuloodporną dziewczynce, którą uratował, a sam zginął. Aktor, który mógł powiedzmy wyjechać z Ukrainy i zadbać o to, żeby o swoją karierę, jednak miał karierę, wybrał wyższe wartości, tak? W moim życiu był taki jeden ksiądz Zygmunt Wisiecki, który nie żyje. On mi podał rękę kiedyś, jak byłem młody, bardzo mi pomógł. Był człowiekiem bardzo wartościowym, bardzo mądrym i był dla mnie wzorem do naśladowania tak naprawdę. Wiele rzeczy bym nie zrobił, gdyby nie on. Myślę, że jemu wiele zawdzięczam. To był człowiek mądry, powiem tylko tak na marginesie, no 200 razy Pismo Święte przeczytał. Dla mnie był to wzór do naśladowania. Od ilu lat uczy pan w naszej szkole? Powiem tak, jakoś nie liczę czasu. Powiem szczerze, wydaje mi się, że to jest 5. rok, ale mogę się mylić. Tak mniej więcej około 5 lat uczę. Czy łatwiej było za nauczyciela? Nie. Zdecydowanie nie jest łatwa. Nie jest łatwa. W sumie jak podchodzę do tego tak, że na pracy nie jest łatwa, ale moje nastawienie się zmieniło od początku, było inne. Teraz już jest pozytywne, dużo bardziej. Inaczej do tego podchodzę i powiem tak, nie jest łatwa, ale jest dużo, dużo radości, dużo ciekawych doświadczeń. To jest kopalnia doświadczenia, kopalnia różnych kontaktów i są sytuacje różne, które wynikają z różnych rzeczy i właśnie ja do tego tak podchodzę, że to skądś się bierze, z różnych jakichś takich napięć, nadmiaru nauki. I gdzieś tam, ale nie podchodzę do tego, że to jest trud, tylko podchodzę do tego, że to jest czas spotykania się z ludźmi i to jest bardzo tak pozytywnie. I ostatnie pytanie, ulubiony film pan, jaki jest? To tak samo trudne, dużo tych filmów jest, jakbym miał wybrać ulubiony film. Powiem tak, tak na szybko, to mogę powiedzieć, że moim ulubionym aktorem jest Robert De Niro i filmy z nim. To nie dlatego, że jestem Robert, że sobie cenię Roberta De Niro za jego grę aktorską, za jego kunszt. No kilka. Łowca Jeleni, bardzo fajny film. Ojciec Chrzestny. Wściekły Byk. Historia o bokserze też wywarła na mnie wrażenie. Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad. Ja też dziękuję.